w dzisiejszym odcinku podcastu Wojenne Historie. To, że Anglicy dopadli Bismarcka, było konsekwencją błędnych decyzji, jakie podjął dowódca niemieckiego zespołu, admirał Günther Lütjens. Z olbrzymimi oporami, z wyraźnie złymi przeczuciami ze strony Hitlera, w końcu w marcu 1941 roku Hitler, jak to się mówi kolokwialnie, klepnął Rederowi to, że będzie mógł użyć Bismarcka na taki sam rejs jak Scharnhorst i Gneisenau. Reder nie rozumiał, że to, co jest do zrobienia w roku 1939 lub 1940, niekoniecznie da się zrobić w roku 1941 czy 1942. Nie doceniał również tego, jak dużą wagę, jak olbrzymią determinację do polowania na jego wielkie okręty pancerne przywiązywali Brytyjczycy, zwłaszcza wciąż ponaglani o to przez premiera Churchilla, który miał obsesję na punkcie niemieckich okrętów pancernych na Atlantyku. Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/podcastwojennehistorie. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie buycoffee.com/podcastwojennehistorie. Norbert, dzisiaj tak nietypowo chciałbym zacząć nasz odcinek. Porozmawiamy o Bismarcku, okręcie symbolu II wojny światowej. Jestem bardzo ciekawy, co pierwsze nasuwa Ci się na myśl, gdy słyszysz właśnie Bismarck. Pierwsze, co mi się zawsze nasuwa na myśl, to oczywiście pojedynek z brytyjskim okrętem Hood. Natomiast powiem Ci, że temat Bismarcka był prześwietlany, opisywany, omawiany tak wiele razy, że rzeczywiście w wymiarze kulturowym ten pierwszy rejs bojowy Bismarcka jest tak sławny, przeszedł do popkultury, jest wręcz, można by powiedzieć, opisany na łamach setek książek, tysięcy artykułów, ile filmów o tym zrobiono. Epopeja Bismarcka, zatopienie Bismarcka, walka z Hoodem, potem jego zatopienie przez brytyjskie pancerniki kilka dni później. To wydarzenie zajmuje w narracji o II wojnie światowej miejsce szczególne, bardzo wyeksponowane. Epopeja Bismarcka jest jedną z najlepiej przebadanych tego rodzaju historii w II wojnie światowej. Stanowi to ten rejs Bismarcka, to polowanie na Bismarcka, jednak bardzo ważny element świadomości historycznej, brytyjskiej zwłaszcza. Pancernik Bismarck miał uosabiać taką mityczną bestię w tej brytyjskiej narracji, zwłaszcza tutaj premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill niezwykle się do tego przyczynił, bo on znacząco przeceniał rolę i zagrożenie, jakie niosły dosłownie pojedyncze niemieckie okręty pancerne i miał wręcz obsesję później na temat zatopienia Tirpitza, czyli okrętu bliźniaczego wobec Bismarcka, i wysyłał, ciągle pchał te brytyjskie samoloty do tej Norwegii, aby w końcu usiekły tego Tirpitza. Nawet admiralicja brytyjska próbowała pana premiera przekonać, że już ten Tirpitz nie jest aż taki groźny, ale nie. Premier Wielkiej Brytanii widział w nim śmiertelne zagrożenie. Brytyjczycy jednak, dla nich najważniejsza była zawsze bitwa na morzu. Winston Churchill to potem ze swoich wspomnieniach powiedział, że tam bitwa Anglii tego w sumie mało obchodziła, ale ta morze, szlaki komunikacyjne, to było najważniejsze. Więc tej świadomości, tej mentalności brytyjskiej, to walka z Bismarckiem jest super ważna. I to siłą rzeczy przenika. Jak weźmiemy naszą literaturę, która w zakresie walk na zachodzie opiera się na literaturze angielskiej, na literaturze amerykańskiej, zachodniej po prostu, jest tłumaczeniem w dużej mierze tamtej literatury, to skoro tam Bismarck jest taki ważny, to i w naszej literaturze nagle urasta do rangi symbolu, wręcz do rangi mitu. Kiedy ja zajmowałem się czy śledziłem kwestie związane z Bismarckiem, to mnie zawsze najbardziej interesowały kwestie operacyjne, czyli nie sam okręt, nie sam rejs, i wbrew pozorom to jest bardzo ciekawe i niejednoznaczne zagadnienie, dlatego że to właśnie kwestie operacyjne w dużej mierze przyczyniły się do tego, że ten okręt tak skończył, jak skończył. A co dokładnie masz na myśli, mówiąc kwestie operacyjne w tym kontekście? To, że Anglicy dopadli Bismarcka, było konsekwencją błędnych decyzji, jakie podjął dowódca niemieckiego zespołu, admirał Günther Lütjens. On po bitwie z okrętem Hood, tutaj używam określenia okręt Hood na razie, bo potem przejdę do wegacji, czy to był okrążownik liniowy, czy pancernik, a więc z okrętem Hood i z pancernikiem Prince of Wales, on po bitwie podjął decyzję o kontynuowaniu rejsu na Atlantyk,
Mimo że dowódca pancernika Bismarck, komandor Ernest Lindemann, wyraźnie żądał od swojego przełożonego, aby zawrócić do Norwegii, czyli żeby przerwać rejs. Ale Litjens tego rejsu nie przerwał i podjął decyzję o kontynuowaniu zadania, co skończyło się tym, że Bismarcka Brytyjczycy kilka dni później usiekli. Ale może tak na początek kilka podstawowych faktów. Niemcy w czasie II wojny światowej prowadzili do służby relatywnie niewiele okrętów pancernych, czyli pancerników, jak na ówczesne standardy nowoczesnych. Najpierw to była jedna para, Scharnhorst i Gneisenau. One weszły do służby w latach 38-39 i to były okręty jeszcze zbudowane według pierwotnego planu rozwoju floty na lata 33-38. A potem w ramach dalszego rozwoju floty udało się zwodować i wprowadzić do służby dwa pancerniki nieco większe. Były to Bismarck i Tirpitz, które były przede wszystkim uzbrojone w silniejszą artylerię kaliber 380 mm, a nie tak jak Scharnhorst i Gneisenau działa kaliber 280 mm. I tutaj jakby dochodzimy do pierwszej kwestii operacyjnej. Niemcy w latach 30., kiedy projektowali swoje pancerniki, doszli do wniosku, że przez dłuższy czas nie uda im się zbudować floty na tyle silnej, aby móc zmierzyć się z Royal Navy, a więc brytyjską marynarką wojenną, w bezpośredniej rozstrzygającej bitwie, czymś w rodzaju Jutlandii z roku 1916, kiedy to wielka flota niemiecka starła się z wielką flotą brytyjską. No, po przegranej Wielkiej Wojnie, czyli I Wojnie Światowej, było wiadomo, że Niemcy nie będą w stanie zbudować szybko floty, która znowu może wydać, jak to się mówiło, Brytyjczykom drugą Jutlandię, czy drugą bitwę jutlandzką. A w związku z czym ich projekty okrętów były dosyć specyficzne. Zarówno Scharnhorst i Gneisenau, jak i Bismarck i Tirpitz były projektowane jako okręty pancerne nie tylko zdolne do walnej bitwy morskiej w rozumieniu walki w szyku flot liniowych, tylko były projektowane jako okręty do wojny krążowniczej, czyli do szarpania szlaków komunikacyjnych przeciwnika, do rejsów korsarskich mających na celu rozbijanie konwojów płynących z zaopatrzeniem do Wielkiej Brytanii. I to doskonale widać w projekcie takiego okrętu jak Bismarck. On pod pewnymi względami jest okrętem bardzo nowoczesnym, pod pewnymi względami jest okrętem w jakimś zakresie technicznie czy projektowo zahaczającym jeszcze o pierwszą wojnę światową, no bo na przykład niektórzy krytykują układ wież, także zamiast trzech wież po trzy armaty, cztery wieże po dwie, że to jest troszeczkę taki układ jeszcze jakby z pierwszej wojny światowej, że ta artyleria nie jest uniwersalna, średniego kalibru, ale przede wszystkim umyka wielu osobom to, że Bismarck był okrętem zgoła, można by powiedzieć, będącym hybrydą pancernika i krążownika liniowego. Podnoszą się głosy, no jak to, przecież to nie ma, że to był po prostu pancernik i już. No tak, to był pancernik, zgoda. Natomiast o fenomenalnym zasięgu. To był okręt przystosowany do wojny krążowniczej. On rzeczywiście miał dobry pancerz, nie był krążownikiem liniowym w rozumieniu tego z czasów I wojny światowej, ale jednak to był okręt, który miał wykonywać zadania przypisywane w innych flotach krążownikom właśnie, znaczy może nie krążownikom nawet liniowym, ale no, był to okręt, który miał operować na morzach i oceanach świata przez długie miesiące, prowadząc wojnę korsarską. On miał imponujący zasięg, zabierał mnóstwo paliwa, bo wielki admirał Erich Redder, dowódca Kriegsmarine, a wcześniej Reichsmarine, czyli niemieckiej marynarki wojennej, w pierwszej kolejności potrzebował okrętów do realizacji jego koncepcji operacyjnej. Tą koncepcją operacyjną było właśnie szarpanie szlaków komunikacyjnych. Nie bitwa morska, nie Nowa Jutlandia, nie starcie z brytyjską Home Fleet, czy siłami głównymi Royal Navy. Nic z tych rzeczy. Sztuka operacyjna dla admirała Reddera była najważniejsza. Taktyka była znacznie mniej istotna. Redder uważał, że przede wszystkim jego okręty i jego admirałowie muszą wykonywać jego rozkazy i realizować jego koncepcję strategicznej wojny z Wielką Brytanią. Mają nie wdawać się w pojedynki z okrętami wroga, mają ich unikać, mają przede wszystkim topić flotę handlową, mają rozbijać konwoje, mają paraliżować te konwoje, mają sprawić, że Brytyjczycy nie będą mogli utrzymać swoich dostaw i dzięki temu Brytyjczycy zostaną na Wyspach Brytyjskich zagłodzeni. To była wizja admirała Reddera i on pod nią budował całą flotę. Dlatego Niemcy postawili na rozwój floty podwodnej, dlatego Niemcy wysyłali, o czym już mówiliśmy w jednym z naszych odcinków, krążowniki pomocnicze, czyli korsarskie okręty udające statki handlowe na morze i oceany świata. I dlatego Redder już od 1939 roku rzucił ciężkie okręty nawodne również do tych samych zadań. I dotyczyło to krążowników ciężkich i tak zwanych okrętów pancernych, czyli tak zwanych pancerników kieszonkowych.
Deutschland, Grafspee, które po prostu miały realizować wojnę korsarską. I paradoksalnie Bismarck i Tirpitz, i Scharnhorst, i Gneisenau były w dużej mierze projektowane tak, żeby tą przesłankę operacyjną admirała Redera spełniać. Oczywiście to były okręty pancerne zdolne do pełnoskalowej bitwy morskiej. Miały bardzo dobre systemy kierowania ogniem, miały sprawną artylerię, ale miały też fenomenalny zasięg i fenomenalną prędkość, jak na pancerniki w owym czasie, bo Bismarck i Tirpitz były okrętami bardzo szybkimi. Mogły rozwijać prędkość do 30 węzłów dla większości brytyjskich pancerników, zwłaszcza tych starszych, które pamiętały I wojnę światową. No była to prędkość wręcz zawrotna, bo 20 parę węzłów to było max. Tirpitz czy Bismarck miały pewność, że będą po prostu mogły zerwać pojedynek ogniowy i uciec, jeżeli pojawią się przeważające siły floty brytyjskiej. Ta przesłanka operacyjna, zgoła strategiczna, była wbijana niemieckim admirałom do głów przez wielkiego admirała Redera. Reder pod tym względem, można by powiedzieć, popełniał błąd, bo kiedy wyznaczał swoim admirałom określony cel, to żądał, żeby oni przede wszystkim stawiali na realizację tego celu. Jeżeli po drodze pojawią się jakieś okoliczności, które mogą ich od tego celu odciągnąć, no to oni jako dowódcy okrętów chcieli wejść w bitwę, chcieli odnieść lokalny sukces. A Reder ich zawsze za to, może nie tyle co karał, no bo trudno, żeby karał swoich podwładnych za sukcesy, ale ciosał im z tego powodu kołki na głowie. Dlatego na przykład zdumiewającym było to, kiedy pancerniki Scharnhorst i Gneisenau pod koniec kampanii norweskiej w roku 40 przechwyciły i zatopiły jeden z brytyjskich lotniskowców. No, odniosły niekwestionowany sukces, a admirał Erich Reder był bardzo zły z tego powodu, że one wdały się w jakiś pojedynek, jak to mówił, z pływającym celem, zamiast zrealizować wytyczną operacyjną, które dostały. Miały przeciąć i uniemożliwić Brytyjczykom ewakuację ich wojsk z Norwegii. Tego nie zrobiły. W związku z czym Reder był zły. Po prostu był zły za to, że topi się brytyjskie okręty, zamiast topić brytyjskie statki z brytyjskimi żołnierzami. Ale czy to wynikało z tego, że jego podwładni nie rozumieli jego koncepcji, czy też po prostu się z nią nie zgadzali, że ten pewien etos nie pozwalał im na to, żeby przejść koło takich celów obojętnie, jednak ten cel operacyjny, jaki wyznaczał im Reder, no nie byli w stanie tego wykonać. Znaczy tak, rzeczywiście, oni mieli problem, znaczy nawykli do wykonywania rozkazów i te rozkazy jak najbardziej wykonywali, byli posłuszni przełożonemu, no ale z drugiej strony, no korciło ich, tak, no nie można się dziwić, no cele podchodziły pod lufy, no to należało wykorzystać okazję i był tutaj pewien zgrzyt. Widać wyraźnie, że w dowództwie niemieckiej marynarki wojennej stanowiło to problem. Pomiędzy dowódcą floty, właściwie całej marynarki wojennej, a pod jego podwładnymi. To był problem, który doprowadzi Bismarcka do klęski. Reder myślał w swoich kategoriach i cały czas się ich trzymał. To ostatecznie zresztą doprowadzi go do tego, że w roku 43 traci stanowisko. Dlatego, że Hitler nie rozumiał, zupełnie nie rozumiał wytycznych operacyjnych wielkiego admirała Redera, dlatego, że wielokrotnie pytał go w czasie odpraw, dlaczego okręty nie zaatakowały. Dlaczego, chociaż była szansa odnieść wyraźne zwycięstwo taktyczne, pańscy dowódcy, mówił Hitler do Redera, dlaczego pańscy admirałowie przedkładają wytyczne operacyjne na bezpośrednie sukcesy taktyczne? Czyli Hitler uważał, że należy wykorzystywać każdą okazję, natomiast Reder uważał, że okrętów jest na tyle mało i przewaga Royal Navy jest na tyle duża, że nie należy rozdrabniać się na pojedyncze walki, bo one nie prowadzą do celu, tylko należy bezwzględnie skupiać się na niszczeniu szlaków zaopatrzeniowych przeciwnika kosztem potencjalnych sukcesów w walce z flotą przeciwnika. Ale czy z perspektywy czasu możemy ocenić tą koncepcję Redera? Czy ona była słuszna, czy nie była słuszna? Bardzo ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, czy wielki admirał Erich Reder miał słuszność, czy też nie. A dlatego, że na pewno niemieccy admirałowie, czy też dowódcy okrętów pojedynczych odczuwali pewną gorycz, kiedy musieli zrywać kontakt bojowy, kiedy musieli czasami wręcz odchodzić z pola bitwy w kontakcie ze słabszym przeciwnikiem, albo no nie podejmowali wysiłku. Najważniejsze było nie stracić własnego okrętu. To było ważniejsze niż zatopić okręt wroga. Odwrotnie jak w Royal Navy. Brytyjskich dowódców uczono niezwykłej agresywności. Najważniejsze było rzucić się na przeciwnika. Największą hańbą w Royal Navy było odejść z pola walki. Było uciec z pola walki. Większą to było hańbą niż stracić okręt. Brytyjskich dowódców uczono tego, że szukaj wroga, niszcz go, a niemieckich unikaj wroga, jak możesz unikaj tej walki. Atakuj w warunkach, kiedy jesteś na pewno pewny zwycięstwa. I ta ogólna wytyczna Redera zaważyła na losie Bismarcka, a potem zresztą zaważyła również na dymisji samego admirała Redera, dlatego że Hitler postrzegał wszystkie ciężkie okręty jako niezwykle prestiżowe. Bał się, denerwował, że Reder wysyła najdroższe, najcięższe okręty samotnie na Atlantyk, no gdzie przecież szaleje cała Royal Navy i te okręty no siłą rzeczy są może nie na straconej pozycji, ale no działają w pojedynkę, muszą uważać, są ścigane przez zespoły przeciwnika.
czeka. Royal Navy tą przewagę zyskuje. Oczywiście, Redder zakładał, że wysyłając okręty na różne morze i oceany świata, rozproszy potencjał Royal Navy, co w jakimś zakresie było prawdą, no ale sam swój potencjał również rozpraszał. Jego potencjał był znacznie mniejszy. No ale już w roku 1939, jeszcze przed wybuchem wojny, Redder wysłał pierwsze okręty, krążowniki kieszonkowe, tak zwane, na Atlantyk do działań korsarskich i już w grudniu 1939 roku pierwszy z tych okrętów został utracony. To był krążownik kieszonkowy Graf Spee. Ale Redder uważał, że ta koncepcja jest słuszna. W roku 1940 kolejne okręty poszły w rajdy korsarskie i właściwie był gotowy wysłać wszystkie swoje ciężkie okręty pancerne na to, aby realizowały jego wytyczną operacyjną. Hitler się denerwował, ale jako że uważał, że nie zna się na działaniach morskich, no to dawał carte blanche wielkiemu admirałowi. No i admirał się, można powiedzieć, powoli rozkręcał. Jak zyskał porty północnej Francji i Norwegii, no to zyskał lepszą bazę wyjściową do swojej koncepcji wojny morskiej. Kwintesencją tego była przeprowadzona na zimą 1941 roku operacja o kryptonimie Berlin, kiedy to Scharnhorst i Gneisenau działały na północnym Atlantyku, a potem, co ciekawe, nie wróciły do Niemiec, tylko zawinęły do Brestu, do portu w Bretanii, we Francji, czyli do najbardziej wysuniętego na zachód, do najbardziej wysuniętego na otwarty Atlantyk, wielkiego pełnomorskiego portu we Francji. Tym zespołem dowodził wówczas admirał Günther Lütjens. No i można by powiedzieć, że się sprawdził. Realizował wytyczną Reddera. Top statki przeciwnika, szarp jego konwoje. Jak zobaczysz pancernik, zmykaj. Innymi słowy, nawet jak masz dwa pancerniki, które mają nowoczesny system kierowania ogniem i są szybsze niż pojedynczy brytyjski stary pancernik, który ma gorszy system kierowania ogniem i jest wolniejszy, to nawet jak zobaczysz taki pancernik, odejdź, nie walcz. I tak właśnie Lütjens zrobił zimą 1941 roku. Nie podejmował wysiłku, nie podejmował ryzyka walki z okrętami pancernymi Royal Navy, bo taką dostał wytyczną od wielkiego admirała Reddera. I Redder był zadowolony, że nie zatopiłeś tego starego brytyjskiego pancernika, ale twoje okręty wróciły nienaruszone z rejsu i bardzo dobrze. Dowódcy okrętów nie do końca się z tym zgadzali. Strasznie ich świerzbiło, że jednak bić się, zatapiać tego wroga. No mamy go jak na patelni, nie? Odchodzimy z pola walki. No i na początku 1941 roku było już wiadomo, że za chwilę będzie gotowy do użycia najnowszy pancernik Bismarck, który w sierpniu 1940 roku wszedł do służby. No a powoli kończono wdrożenie do służby jego bliźniaka, pancernika Tirpitz. Tyle tylko, że było wiadomo, że na wiosnę 1941 roku Bismarck już będzie gotowy operacyjnie, a Tirpitz jeszcze nie. No i zimą 1941 roku Hitler spotkał się z Redderem, no bo jednak ta dosyć ryzykowna koncepcja wojny korsarskiej, wojny krążowniczej, wymagała za każdym razem zgody wodza naczelnego. No i Hitler bardzo był niezadowolony, że Redder chce wysłać Bismarcka na taki sam rejs jak Scharnhorst i Gneisenau. I bardzo długo wielki admirał przekonywał go do tego, że jednak można. Hitler był temu przeciwny, ale stwierdził, że on się na taktyce wojny morskiej do końca nie wyznaje. No, Redder pewnie wie, co robi i z olbrzymimi oporami, z wyraźnie złymi przeczuciami ze strony Hitlera, w końcu w marcu 1941 roku Hitler, jak to się mówi kolokwialnie, klepnął Redderowi to, że będzie mógł użyć Bismarcka do takiej wyprawy. Tutaj uwaga również kwestii operacyjnej w połączeniu z geografią. Otóż ze względu na przewagę na morzu, a także wykonanie rozpoznania lotniczego, Niemcy musieli wysyłać swoje okręty pancerne na Atlantyk z Morza Północnego jedynie w okresie jesienno-zimowym, czyli tak naprawdę jesienią lub zimą. Nie mogli tego zrobić latem czy późną wiosną, ponieważ wtedy dzień był relatywnie długi i istniało duże ryzyko wykrycia przechodzących na Atlantyk niemieckich okrętów przez lotnictwo przeciwnika. Dlatego też było wiadomo, że okręty takie jak Bismarck mogą ruszyć na Atlantyk albo zimą, wiosną, albo jesienią. Tylko problem polegał na tym, że było wiadomo, że do późnej wiosny 1941 roku, kiedy to jeszcze można zrobić. No maj to już jest właściwie tak wiosna w pełni, można by powiedzieć, bo Bismarck wyszedł w rejs za późno, bo wyszedł dopiero w maju, kiedy już jednak ta widoczność i warunki były znacznie lepsze. Ale było wiadomo, że no Tirpitz nie będzie mógł mu towarzyszyć, będzie gotowy do walki dopiero latem, no więc Hitler chciał, żeby zespół Bismarck-Tirpitz no, stanowiły większe zagrożenie. Natomiast Redder uważał, że łatwiej będzie nawet pchnąć jeden okręt, jeżeli Tirpitz nie jest gotowy, to dołączy najnowszy ciężki krążownik Prince Eugen. Jeszcze Redder chciał to wszystko połączyć, żeby Scharnhorst i Gneisenau wyszły z Brestu jako drugi zespół bojowy i jak byłyby takie dwa zespoły bojowe na północnym Atlantyku, to już Brytyjczycy w ogóle mieliby problem, jak skoordynować działania przeciwko nim. Zakładał, że jak trzy pancerniki i ciężki krążownik naraz znajdą się na północnym Atlantyku, no to brytyjski system konwojowy kompletnie się załamie. Czy jego przypuszczenia były trafne? Czy faktycznie miał podstawy, żeby tak myśleć? Znaczy, Redder troszeczkę lekceważył przeciwnika, ale to wynikało z tego, że odniósł szereg sukcesów, zwłaszcza w roku 40. I sukcesem zakończyła się wspomniana przeze mnie operacja Berlin, więc on zakładał, że przeciwnik w
wciąż nie ma takiego poziomu sił i środków, że może się przeciwstawić wojnie korsarskiej. Reeder nie zauważył, że Brytyjczycy wciąż rozbudowujący swój potencjał oraz Amerykanie, którzy stopniowo zaczynali jakby być cichym sojusznikiem strony brytyjskiej, zwłaszcza właśnie od wiosny 1941 roku, że zyskują nad jego okrętami nawodnymi znaczącą przewagę. Reeder zbyt późno się zorientował, że tak jest, a właściwie nigdy nie przyjął tego do wiadomości. W związku z tym nie rozumiał, że to, co jest do zrobienia w roku 1939 lub 1940, niekoniecznie da się zrobić w roku 1941 czy 1942. Nie doceniał również tego, jak dużą wagę, jak olbrzymią determinację do polowania na jego wielkie okręty pancerne przywiązywali Brytyjczycy, zwłaszcza wciąż ponaglani o to przez premiera Churchilla, który miał obsesję na punkcie niemieckich okrętów pancernych na Atlantyku. Sądzono, że ocean jest tak wielki, a przeciwnik tak rozproszony, że się uda, za każdym razem się uda. Gdyby Niemcy mieli świadomość, jak bardzo Brytyjczycy czekają na wyjście Bismarcka, jak bardzo planują go pokonać, jak bardzo chcą go zatopić, to myślę, że tej operacji w takiej formie by nie przeprowadzili i wyglądałaby ona inaczej. Też pamiętajmy, że była to operacja realizowana tuż przed rozpoczęciem inwazji na ZSRR i tak naprawdę Reeder chciał, żeby przynajmniej Kriegsmarine wciąż walczyła przede wszystkim na froncie zachodnim. To, o czym mówiliśmy w jednym z naszych odcinków, że Kriegsmarine przede wszystkim cały czas walczyła przeciwko zachodowi, a nie przeciwko wschodowi. Więc teoretycznie pomysł Reedera nie był zły, ale bardzo szybko zaczęły się pojawiać czarne chmury nad tym projektem. Po pierwsze, okazało się, że Scharnhorsta i Gneisenaua nie da się wykorzystać w tej operacji, ponieważ okręty te albo przechodziły remonty, albo były uszkadzane w trakcie rejsów ćwiczebnych, albo w ogóle wręcz bombardowane w Breście. Tak czy inaczej, czy to z przyczyn technicznych, czy to z przyczyn uszkodzeń bojowych, ani Scharnhorst, ani Gneisenau nie były gotowe do operacji tak zwanych ćwiczeń reńskich, bo operacja wyjścia Bismarcka na Atlantyk otrzymała kryptonim ćwiczenia reńskie. No, tak jak powiedziałem, nie był dostępny również jeszcze Tirpitz, w związku z czym, a Reeder chciał koniecznie wiosną, przed latem wysłać pancernik na Atlantyk. A czemu tak zależało mu na tym właśnie wiosennym terminie? Do jesieni nie chciał czekać. Hitler chciał, żeby poczekać do jesieni, ale Reeder uważał, że nie można sobie na to pozwolić, że każdy miesiąc wzmacnia przeciwnika, że trzeba naciskać tu i teraz. Zanim jeszcze w ogóle rozpocznie się inwazja na Związek Radziecki, należy wzmocnić ugrupowanie floty na Atlantyku. Również, żeby pokazać Amerykanom, że Kriegsmarine jest aktywna i że próbuje z tymi Brytyjczykami walczyć, bo Reeder już wiedział, że wkrótce Luftwaffe odejdzie z Francji, bo do tej pory Luftwaffe pomagała Kriegsmarine w walce z konwojami, ale Reeder wiedział, że duża część lotnictwa zostanie przerzucona z Francji do walki ze Związkiem Radzieckim, więc chciał maksymalnie wyzyskać jeszcze ten okres wiosenny. Stąd jego podstawowym założeniem, wykładnią operacyjną, jaką nakazał admirałowi Lietjensowi, było to, że ty masz się przedrzeć na Atlantyk i masz zwalczać flotę handlową przeciwnika. Ciebie nie interesują bitwy morskie, ty masz walczyć z gospodarką Wielkiej Brytanii. I to była wytyczna, jaką Lietjens dostał od Reedera i ta wytyczna zaprowadziła Bismarcka i Lietjensa na dno Atlantyku. Bo Brytyjczycy przywiązywali bardzo dużą wagę do tego i śledzili Bismarcka cały czas. Bismarck bazował w Gdyni, wtedy nazywała się ona Gotenhafen. Tak Niemcy przemianowali naszą Gdynię. To był najnowocześniejszy port na Bałtyku w owym czasie, a co bardzo ważne, poza zasięgiem brytyjskich bombowców. Więc de facto Kriegsmarine stała w Gdyni. To była ich w tym momencie główna baza morska. No i w maju 1941 roku Bismarck i Prince Eugen wyszły z Gdyni, ruszyły w kierunku cieśnin duńskich, a potem do Norwegii, do jednego z fiordów w rejonie Bergen, skąd miały wyruszyć dalej do rejsu korsarskiego na północny Atlantyk. Tylko problem polegał na tym, że Niemcom się strasznie śpieszyło. Bismarck miał już problem jeszcze w Gdyni. Była awaria węży przepompujących paliwo. Nie udało się do końca okrętu dopompować. To nie były duże wartości, tam zabrakło kilkuset ton paliwa, ale jednak Bismarck nie był dotankowany maksymalnie i miał być dotankowywany po drodze, ale Niemcom zależało na tym, żeby nie zostać wykrytymi. W związku z tym, jak przeszli rejon Bergen, to szybko stwierdzono, że zostali wykryci przez brytyjskie samoloty. Lietjens stwierdził, wykryli nas, wychodzimy natychmiast na Atlantyk, nie będziemy tutaj czekać, musimy zdobyć element zaskoczenia. Mimo że wiedział, że tak naprawdę jest śledzony, wyszedł w rejs bojowy, bo taki miał rozkaz. No i mieli się tą drogą duńską między Grenlandią a Islandią przedrzeć na otwarte wody atlantyckie, ale 23 maja, w późnych godzinach wieczornych, po 19, zostali wykryci przez brytyjski zespół, przez dwa krążowniki ciężkie, Norfolk i Suffolk, z których jeden, czyli Norfolk, mógł śledzić przede wszystkim przeciwnika przez obserwację wzrokową i omal nie wjechał pod lufy Bismarcka, bo w tych warunkach zamieci śnieżnej nocy, to w pewnym momencie oba okręty znalazły się tylko 12 km od siebie, więc Bismarck mógł zgoła zdmuchnąć brytyjski krążownik, a Suffolk miał nowoczesny radar i śledził z kolei zespół niemiecki przy użyciu nowoczesnej aparatury. No ale było tak, że Niemcy nie mogli nie zauważyć, że koło Bergen wykryły ich Brytyjczyków
brytyjskie samoloty, a tutaj na drodze duńskiej wykryły ich krążowniki przeciwnika. I co robili często Niemcy, często, parokrotnie, co Niemcy robili w takich wypadkach wcześniej? Po stwierdzeniu, że zostali wykryci przez zespół brytyjskich okrętów, zawracali do Niemiec. No ale Lütjens nie chciał zawrócić, bo wiedział, że wtedy zgromy na niego spadną z strony Redera. Że no jak to? To była ostatnia szansa, ostatnie okienko przed jesienią przedrzeć się na Atlantyk, a pan nie wykonał tego rozkazu? No więc Lütjens szedł zespołem dalej, no ale Lindemann, który dowodził Bismarckiem, no chciał chociaż zapolować na te krążowniki ciężkie przeciwnika, które no przecież pod względem siły ognia i opancerzenia były niczym w porównaniu do Bismarcka. Nawet próbowano jeden z tych brytyjskich okrętów zatopić, ale dowódca zespołu, admirał, mówił nie, na pełnej prędkości idziemy na Atlantyk, musimy ich zgubić, musimy się im urwać. No tam trochę zaczęli do nich strzelać na pokaz, to się skończyło tym, że system kierowania ogniem w Bismarcku lekko się rozregulował. Bismarck prowadził zespół, ale ze względu na uszkodzenie systemu kierowania ogniem na czoło musiał się wysunąć Prisoygen, czyli krążownik ciężki szedł teraz na czele. Myśleli Niemcy, że się urwał przeciwnikowi, który ma radar. Rzeczywiście, radar nie zawsze prawidłowo działał, zwłaszcza w takich warunkach i czasami tracili Brytyjczycy kontakt, czasami go odzyskiwali, ale rankiem 24 maja już na okrętach niemieckich nikt nie mógł mieć wątpliwości, że Brytyjczycy ich wykryli, bo stwierdzono nagle, że idzie na nich zespół ciężkich okrętów Royal Navy. I ciągle szło coś nie tak z perspektywy niemieckiej. Wytyczna operacyjna Redera się nie realizowała i dowódca zespołu niemieckiego powinien to przyjąć do wiadomości. On na siłę chciał osiągnąć sukces. I w pewnym momencie został wykryty przez parę krążowników ciężkich przeciwnika, co już powinno oznaczać zakończenie operacji niepowodzeniem, bo one go ewidentnie śledziły. I było oczywiste, że te okręty naprowadzać będą na niego kolejne jednostki Royal Navy. On musiał sobie z tego zdawać sprawę. On musiał sobie z tego sprawać, bo był doświadczonym dowódcą, który wcześniej dowodził operacją Berlin i znał również wcześniejsze doświadczenia z pancernikami Scharnhorst i Gneisenau, które, jeżeli zostały wykryte, zawracały do Niemiec w sprzyjających okolicznościach. Natomiast rankiem 24 maja krążowniki ciężkie brytyjskie naprowadziły na Bismarcka dwa okręty pancerne Royal Navy, Huda i Prince of Wales. No, wiadomo. Rankiem 24 maja 1941 roku doszło do tej sławnej bitwy morskiej pomiędzy Bismarckiem i Prinzenganem z jednej strony, a Hudem, Prince of Wales, w jakimś zakresie dwoma krążownikami, a właściwie jednym krążownikiem ciężkim brytyjskim z drugiej strony. Bitwy krótkiej, bitwy dramatycznej, bitwy gwałtownej, która zakończyła się w piątej, w szóstej salwie tak naprawdę zatopieniem krążownika liniowego Hood. No tylko to, jak już powiedziałem, Hood to był taki okręt, który, weźmiemy literaturę, ale nawet brytyjskie rozkazy, to tam wyraźnie mamy napisane, że to był okręt flagowy wiceadmirała Hollanda, druga eskadra krążowników liniowych, krążownik liniowy Hood i najnowszy pancernik brytyjski Prince of Wales. Tylko no, Hood to był taki krążownik liniowy, który był pancernikiem. Ja już to powiedziałem w odcinku o końcu ery pancerników i w komentarzach zaroiło się od uwag, że jaki pancernik, to nie był żaden pancernik, to był krążownik liniowy. To dlaczego obstajesz dalej przy swoim zdaniu? Znaczy, to nie jest moje zdanie. Wielu brytyjskich czy amerykańskich autorów książek marynistycznych jak najbardziej również stoi na stanowisku, że Hood był pancernikiem, a nie krążownikiem liniowym. Jest też grupa autorów, która ma zdanie przeciwne, ale jak wejdziesz w świat polskich marynistów, miłośników wojen morskich, to tam też tak naprawdę toczył się, czy toczy się spór o to, jak należy sklasyfikować okręt Hood. A z czego wynika ten problem? A problem wynika z tego, że okręt Hood, który formalnie określamy jako krążownik liniowy, pod względem opancerzenia był lepiej opancerzony lub podobnie opancerzony niż jeden brytyjski pancernik starej daty. Innymi słowy, Hood rzeczywiście został zaprojektowany na deskach kreślarskich jako krążownik liniowy. Cechą charakterystyczną krążowników liniowych było to, że były to okręty o artylerii tak samo silne jak pancerniki, okręty liniowe, ale w odróżnieniu od pancerników, krążowniki liniowe po prostu były słabiej opancerzone. Ale w czasie projektowania Hooda w roku 1916 miała miejsce bitwa jutlandzka, która wykazała, że lekko opancerzone krążowniki liniowe w tradycyjnej bitwie morskiej, a więc kiedy toczą bitwę artyleryjską płynąc w linii, nie sprawdzają się. Owszem, mogą zadawać ciosy, ale są bardzo podatne na ciosy. Nie nadają się do bitwy z pancernikami, bo ich szybkość w bitwie jest niewykorzystywana w sposób właściwy czy prawidłowy. Pancerniki mogą je topić. W bitwie jutlandzkiej brytyjskie krążowniki liniowe poniosły klęskę. W związku z czym Brytyjczycy zaczęli przeprojektowywać Hooda. W momencie, kiedy ten okręt wszedł do służby, no
był okrętem nieprawdopodobnie szybkim na tle pozostałych ówczesnych okrętów, więc był szybki rzeczywiście jak krążownik liniowy, ale jego opancerzenie nie było może super rewelacyjne, ale nie było też opancerzeniem krążownika liniowego. No, jakby na to nie patrzeć, jak weźmiemy główny pas burtowy Huda, no to on ma ponad 300 mm grubości. Przypominę, że pas burtowy Bismarcka to jest w zależności od źródeł albo 300, albo 320 mm. Mówimy o głównym pasie burtowym. Problem z Hudem polegał na tym, że on w momencie bitwy z Bismarckiem był okrętem mającym już ponad 2 dekady służby za sobą, a Bismarck był okrętem, który w linii nie był nawet przez rok. Innymi słowy, konstrukcja grodzi, konstrukcja opancerzenia pokładowego w Bismarcku była nowocześniejsza. Ten okręt miał nieco grubszy pancerz, ale nie przesadzajmy. Te 56-76 mm w zależności gdzie pancerza pokładowego czy pancerza wewnętrznego w Hudzie, pas burtowy główny grubości 305 mm, to nie jest grubość opancerzenia krążownika liniowego, tylko powiedzmy, że może nie rewelacyjnie, może nie najnowszej generacji, ale to jest opancerzenie pancernika. Hud był szybkim pancernikiem. Na początku lat 20., kiedy ten okręt wszedł do służby, był nie tylko największym okrętem na świecie, najszybszym, ale też de facto łączył siłę ognia, opancerzenie i prędkość. Był doskonałym w roku 1920 czy 1922. To był doskonały okręt, ale to był szybki pancernik, jak na ówczesne standardy. Bismarck można by powiedzieć, że też był takim szybkim pancernikiem. Oba te okręty nie były jakoś rewelacyjnie opancerzone. To nawet Bismarck na tle drugiego ze swoich przeciwników, Prince of Wales, to już był okrętem tak naprawdę pod pewnymi względami gorszymi, jeśli chodzi o parametry bitewne, ponieważ Prince of Wales, mimo że miał mniejszy kaliber dział, 356 mm głównych dział zamiast 380, no to miał tych dział aż 10 i salwa burtowa Prince of Wales była większa, silniejsza niż Bismarcka. Prince of Wales w pewnych zakresach był również lepiej opancerzony, bo to był taki klasyczny, nowoczesny pancernik. Natomiast Bismarck miał w sobie coś właśnie z krążownika liniowego, tak jak powiedziałem, imponujący zasięg i olbrzymią prędkość, ponieważ Bismarck był okrętem o bardzo dużej prędkości, bo takich okrętów chciał Redder, który po prostu umknął Royal Navy, a jednocześnie o dużym zasięgu, no siła ognia, pancerzenie były pancernicze, ale tak jak powtarzam, z tej trójki, Hood był najsłabiej opancerzony, ale najlepiej opancerzony i dostosowany do bitwy morskiej był Prince of Wales właśnie, brytyjski drugi pancernik. Ale to właśnie Hood zatonął. Tak, Hood zatonął i powiem, że jest dyskusja. Często można w literaturze przeczytać, że Hood zatonął, to mówię, piąta, szósta salwa z Bismarcka i pociski Bismarcka wywołały pożary ładunków miotających wewnątrz Hooda i Hood wyleciał w powietrze w wyniku serii eksplozji wewnętrznych. Bismarck go zatopił, ale nie dlatego, że nie wiem, przez godzinę okładał go pociskami artyleryjskimi i na końcu dobił torpedą czy coś takiego. Nie, Hood wyleciał w powietrze, bo po prostu wyleciał od środka. Po prostu celnie trafiony. Dostał dokładnie, celnie trafiony, w słaby punkt, ale każdy okręt, nawet najsilniej opancerzony pancernik, takie słabe punkty ma, no może poza tymi amerykańskimi, na zasadzie, że wszystko albo nic, gdzie Cytadela pancerna była wyjątkowo dobrze chroniona, ale no, Hood wyleciał w powietrze, to był szok, zginęło na nim praktycznie cała załoga, 1415 ludzi, 3 tylko ocalało. Hood wyleciał w powietrze, no i ten Prince of Wales miał problemy techniczne, bo to był zupełnie nowy pancernik, on tam jeszcze miał brygady remontowe i kończyli jego, że tak powiem, montaż tego okrętu w trakcie rejsu bojowego. Niektóre podzespoły zaczęły się psuć, zepsuła się jedna z wież artylerii głównej, dostał parę pocisków ciężkich od Bismarcka, no i wtedy no, dla brytyjskiej marynarki wojennej prawdziwa hańba, okręt zdecydował się opuścić pole bitwy. Nie uciekł gdzieś do Anglii, czy coś, bynajmniej potem brał udział jak najbardziej w pościgu za Bismarckiem, no ale dowódca Prince of Wales uznał, że w tej sytuacji musi zejść z pola walki, nawet wejście do walki krążowników, właśnie jednego krążownika ciężkiego Royal Navy. Tutaj również niewiele pomogło i po prostu Niemcy tą bitwę wygrali, bo zatopili Hooda, a Prince of Wales się wycofał. I tutaj jakby dochodzimy do tego punktu kulminacyjnego, o którym dzisiejszy jest ten odcinek. To znaczy, dlaczego Lütjens nie zawrócił do Norwegii? Bo to, co zrobił, było już czystą głupotą. Postanowił iść dalej na Atlantyk. Mimo, że Bismarck dostał parę pocisków i kalibru 381 mm i 356 mm, bo i Hood trafił Bismarcka i Bismarck trafił Hooda. Bismarck dostał między innymi w komory z paliwem, stracił tam ponad 1000 ton paliwa, bo wyciekło do morza i cały czas wyciekało, więc okręt pozostawiał po sobie ślad na morzu. Poza tym tam 2000 ton wody nabrał i tak dalej. Doznał może nieistotnych z punktu widzenia przeżywalności okrętu, ale wyraźnych uszkodzeń. I został wykryty przez przeciwnika. No właśnie, to dlaczego ten zespół nie zawrócił? Pomiędzy komandami
komandorem Lindemannem, a admirałem Lutyensem doszło do sporu, dlaczego nie gonimy Prince of Wales. Dowódca pancernika niemieckiego chciał dopaść i zatopić Prince of Wales. Chciał go obłożyć ogniem artyleryjskim, obezwładnić, a potem nakazać Prince Eugenowi podejście bliżej i torpedami dobicie pancernika przeciwnika. Tego chciał Lindemann. A potem chciał zawrócić do Norwegii. Wrócić, powiedzieć, no operacja się nam nie udała, nie przedrzeliśmy się na północny Atlantyk, ale patrzcie, żeśmy zatopili Huda, dumę Royal Navy, największy okręt świata. Na marginesie w tym momencie Bismarck był już troszeczkę większy niż Hood, a Tirpitz jeszcze troszkę cięższy niż Bismarck, w związku z tym Hood stracił już określenie największego okrętu świata, który dzierżył przez 20 lat. Natomiast no, Lindemann proponował, skończmy bitwę, dobijmy przeciwnika, może jeszcze ten krążownik ciężki zatopimy przeciwnikowi. I wracajmy do Niemiec, do Norwegii, a potem do Rzeszy, w glorii zwycięstwa. Tak? Czyli zamiast sukcesu, że tak powiem, operacyjnego, sukces taktyczny. Dokładnie tak. No i prestiżowy, propagandowy, gigantyczny. No i według zachowanych relacji, bo nie przeżył nikt bezpośrednio, który widział wymianę zdań pomiędzy dowódcą zespołu a dowódcą okrętu, ale na podstawie zeznań tych załogantów Bismarcka, którzy przeżyli, no to wywiązał się pewien spór pomiędzy nimi. Lindemann był na wzgórze straconej pozycji, ponieważ Lutyens był człowiekiem małomównym, był introwertykiem, który wydawał dosyć skrótowe rozkazy, a potem nie wchodził specjalnie w dyskusję ze swoimi podwładnymi. Jak nie wchodził specjalnie w dyskusję ze swoimi przełożonymi. Więc to był najgorszy dowódca w tym momencie, bo ślepo wykonywał dyrektywę Redera. Idziemy na północny Atlantyk. Okręt, mimo uszkodzeń, pójdzie do Brestu, dołączy do Scharnhorsta i Gneisenaua, tak jak chciał wielki admirał, i będziemy mieli zespół floty na Atlantyk. To była wytyczna. Więc po pierwsze, dowódca zespołu niemieckiego, admirał, nie ścigał Prince of Wales. Pozwolił mu odejść z pola walki, a po drugie nie zawrócił, tylko szedł dalej z maksymalną prędkością na Atlantyk, zakładając być może również to, że od wschodu, czyli od strony Morza Północnego, między Islandią a Szkocją, mogą być większe zespoły okrętów przeciwnika i że być może będzie trudno wrócić do tej Norwegii, co było założeniem fałszywym, dlatego że no, było znacznie bliżej do Norwegii niż do Francji i Lutyens przeceniał możliwości Royal Navy. Lindemann mówił mu, że jeżeli pójdziemy teraz na północny Atlantyk, no to może urwiemy się brytyjskim okrętom z Homefleet, które będą nas próbowały dopaść ze Szkocji, ale natkniemy się na wszystkie zespoły, które osłaniają konwoje, a ze względu na to, że Niemcy mieli okręty pancerne na Atlantyku, no to konwojom przydzielano pancerniki, lotniskowce, krążowniki ciężkie. A poza tym istniało prawdopodobieństwo, że Brytyjczycy jeszcze z Gibraltaru natychmiast wysłał tak swój zespół H, no i zacznie się na nas polowanie na tym północnym Atlantyku. I proponował, żeby wracać do Norwegii, że na pewno tu przeciwnik ma mniejsze możliwości i jest bliżej do naszego lotnictwa. No, ale Lutyens uznał, że to zaburzy podstawową wykładnię admirała Redera, a ona mówiła, musimy mieć silny zespół na Atlantyku. I okręty poszły dalej. To był ten punkt zwrotny, który doprowadził później Bismarcka do klęski, bo jednak ścigany przez olbrzymią część brytyjskiej floty, okręt ten zostanie kilka dni później dopadnięty i ostatecznie zatopiony. Natomiast tej decyzji Lutyensa nie rozumiał również Hitler. Po tym, jak dowiedział się o zatopieniu Bismarcka, no, stwierdził, że ale dlaczego nie został zatopiony Prince of Wales? Dlaczego pozwoliliście mu odejść? Czyli Hitler rozumował troszeczkę tak jak Lindemann. Natomiast Reder uważał, że Lutyens postąpił słusznie, dlatego że starał się realizować jego ważniejsze wytyczne. Czy słusznie? No, skończyło się tak, jak się skończyło. Znaczy, można by powiedzieć, że czołowi niemieccy dowódcy floty za bardzo bali się Brytyjczyków. To znaczy, uważali, że Brytyjczycy są najlepsi na morzu, że oni są słabsi i że prędzej czy później i tak nas wszystkich pozatapiają. Można by powiedzieć, no tak myślał Lutyens, troszeczkę tak myślał również Reder w kategoriach, no, że będziemy toczyć tą wojnę z honorem do ostatniego żołnierza zaciekle, ale i tak ją przegramy. W tym sensie, że taką flotą. Zupełnie inaczej myślał Dönitz, jego dowódca floty podwodnej, który mówił, nie, tych Brytyjczyków rzucimy na kolana, ale nie budując pancerniki, tylko moimi okrętami podwodnymi. To był ten spór. Potem Hitler uznał, że Dönitz ma rację, a Reder nie. Natomiast chodzi o to, że z dzisiejszej perspektywy, kiedy weźmiemy jednak książki poświęcone szarży Bismarcka po oceanie, to większość autorów jest jednak zgodna, że trzeba było słuchać Lindemana i że trzeba było zawracać do Niemiec i że najpierw trzeba było zatopić Prince of Wales. Jasne. Szły już niszczyciele na pomoc Brytyjczykom. Ta flota się zbierała, no ale nie byłoby szans. Znaczy Prince of Wales podzieliłby los Huda, dlatego że w tym momencie miał problemy techniczne. Okręt był uszkodzony. Nie na tyle, że nie mógł walczyć, ale jednak no, znajdował się w trudnej sytuacji. Bismarck uzyskał nad nim pewną przewagę, dlatego Brytyjczycy się cofnęli. Chociaż tak jak mówię, to wciąż była walka równa, dlatego że to nie tak, że Prince of Wales został sam. Suffolk i Norfolk mogły mu pomóc. To nadal nie było tak, że było dwóch na jednego. Nie zmienia to faktu, że sytuacja taktyczna sprzyjała Niemcom, a Brytyjczykom pozwolono się wycofać. Na Prince of Wales spadło odium, okręt, który uciekł. Tak przez kolejne pół roku mówiono o załodze tego okrętu, dlatego zresztą Churchill, aby zmazać tą domniemaną hańbę, chciał, aby sławne spotkanie z prezydentem Rooseveltem, karta atlantycka i tak dalej, żeby to zacieśnienie współpracy z USA odbyło się właśnie
właśnie pokładzie tego okrętu, żeby pokazać, że rząd Wielkiej Brytanii ma nadal zaufanie do załogi Prince of Wales. Ale jak Churchill słusznie zauważył i smutno zresztą zauważył w swoich wspomnieniach, i tak większość ludzi, która wtedy była na tym okręcie, i tak do końca roku nie dożyła, bo japońskie samoloty w grudniu 1941 roku poślą na dno Prince of Wales. Tu jest jakby przykład, jak założenia doktrynalne, jak wykładnia operacyjna wpływa na myślenie dowódców. Jak może sprawić, że oni zbyt sztywno będą trzymać się wytycznych nadrzędnych kosztem możliwości odnoszenia sukcesów lokalnych. Tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że panująca w Kriegsmarine ta zasada była błędna. Brytyjczycy się jej bynajmniej nie trzymali. Jeżeli można było gdzieś pobić przeciwnika lokalnie, to rzucali się na niego na Morzu Śródziemnym. Wielokrotnie było tak, że Brytyjczycy dostawali jakiś rozkaz, a po drodze się okazywało, że można zaatakować jeszcze lepszego zwierza, jeszcze lepszy cel, to zmieniali sami te rozkazy i to było akceptowalne. No bo gdyby to brytyjskie okręty były na miejscu Niemców, a Niemcy na miejscu okrętów brytyjskich, to każdy brytyjski admirał ścigałby to tego Prince of Wales i go zatopił. A zatopienie Bismarcka sprawiło, że Hitler przestał wierzyć Rederowi, utracił do niego zaufanie. To był początek końca wielkiego admirała Redera na tym stanowisku, chociaż jeszcze półtora roku się utrzymał na stanowisku. Hitler przestał Rederowi wierzyć. Mało tego, kiedy się czyta wspomnienia różnych Niemców, to Niemcy w swojej percepcji klęski II wojny światowej datują ją właśnie od zatopienia Bismarcka. Nazywają zatopienie Bismarcka początkiem wszystkich naszych nieszczęść. Czyli ojcem chrzestnym wszystkich nieszczęść jest admirał Reder. Tak, admirał Reder jest ojcem chrzestnym porażki wyprawy Bismarcka, która stała się symbolicznym początkiem końca Rzeszy Niemieckiej. Możemy tak powiedzieć. I tą konkluzją zakończymy chyba ten odcinek dzisiaj. Dziękuję ci ślicznie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojennej Historii. Dziękujemy wam bardzo również za wsparcie, jakiego udzielacie nam w serwisie Patronite. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.